Witajcie, rodacy! NJ98 to bezprzewodowy mechanik z ekranikiem, ale przede wszystkim to bardzo dobry sprzęt. Koniecznie posłuchajcie, dlaczego. Front opakowania bardziej minimalistyczny chyba być nie może. Z tyłu wyczytamy o detalach technicznych, ale jakaś grafika by była mile widziana. Sama klawiatura jest bardzo dobrze zabezpieczona na czas podróży. Mocny karton plus w środku dodatkowy plastik otula klawę z każdej strony. Z dodatków znajdziemy kabelek USB-A do C do łączności przewodowej albo ładowania baterii. Mamy wyciągacz do keycapów i switchy, bo to klawa typu hot swap, sporo zapasowych czy innych przycisków w kolorze gold, no i krótka instrukcja obsługi, ale ta raczej nie będzie Wam potrzebna. Tak wygląda Keydorus NJ98 od razu po wyjęciu. Waży blisko 1400 gramów, więc naprawdę dużo. Wszystko dlatego, że obudowa jest z mosiądzu, ale jest też wersja aluminiowa. Generalnie jakość wykonania jest świetna, a spasowanie wszystkich komponentów tip-top. Pod spodem znajdziemy łącznie 6 przeciwpoślizgowych elementów, z czego po 2 są na wysuwanych nóżkach. Te w naszym teście palca sprawdzają się naprawdę dobrze i klawa mocno trzyma się podkładki czy biurka. Po środku pod spodem znalazł się również mały dongle do szybkiej łączności 2,4 GHz. Na spodzie mamy jeszcze jeden przycisk od włączenia mechanika. Patrząc od tyłu, mamy wejście dla przewodu USB-C do podładowania baterii i widziałbym tutaj fizyczny przełącznik od wyboru łączności, a nie tylko skrótami klawiszowymi. Ten model można zamówić z 6 różnymi przełącznikami, a ja mam Box Taro Ice Cream Pro, które mają przezroczyste okienko na LED-a i żywotność ponad 50 milionów kliknięć. Dokładną specyfikację wszystkich wyświetlam na ekranie, aby nie przedłużać. Od razu zerknąłem na keycapy. Te są dwukolorowe, formowane wtryskowo PBT, więc na ścieranie powinny być odporne. No i dochodzimy do najważniejszego, czyli jaki ona ma feeling z klikania. Cóż, wszystko zależy od przełączników, a mój wybór padł specjalnie na zarówno dużą prędkość, by pograć czasami w giereczki, ale też klikalność do pracy. Generalnie te boksy Taro niczym nie odstają od Cherry MX-ów, a posłuchajcie jeszcze, jak brzmią. Super dodatkiem jest także metalowe pokrętło, które domyślnie służy do ściszania czy podgłaśniania, a kolejnym fajnym patentem jest ekranik LCD, który jest bardzo jasny i czytelny. Domyślnie pokazuje, jaką mamy łączność, godzinę czy dokładne procenty wbudowanego akumulatora. Po środku jest animacja w pętli, ale nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy wgrali tam swoją animację czy cokolwiek byśmy chcieli. Super. Wbudowana bateria pozwoli nam na działanie mechanika nawet do 4 tygodni, jeżeli wyłączymy podświetlenie, a mając je włączone, żywotność spada nam do około 25 godzin. Wszystko jednak zależy od poziomu jasności czy animacji. Tych mamy łącznie 16 i dzięki temu, że moje przełączniki mają okienko na LEDy, plus to, że mamy miedzianego backplate'a, to ta jasność jest naprawdę bardzo dobra nawet w słoneczny dzień. Super. Dobrze wypada oprogramowanie producenta. Te zawiera wszystko, czego byśmy chcieli. Ustawimy makra, przypiszemy pod klawisze programy, wgramy swój obrazek do ekranika LCD, czy poprzełączamy efekty podświetlenia. Szanuję za zakładkę Share, gdzie użytkownicy dzielą się swoimi makrami, customowymi podświetleniami czy animacjami na ekranik. Tego nawet nie ma Corsair czy Razer. No i w końcu oprogramowanie działa bezprzewodowo. A jak ma się sprawa z ceną? Keydorus ten kosztuje około 500 zł w zależności od wersji, a to świetna okazja. Dlaczego? Cóż, klawa jest bardzo dobrze wykonana. Feeling z klikania jest nienaganny. Mamy kilka łączności, a ekranik i pokrętło to świetny dodatek. Również nie zrywające połączenie docenicie, tak samo jak i widoczne podświetlenie RGB. To naprawdę genialna klawiatura, którą się nie zawiedziecie. No i cóż, tym optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!